Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie w drugim sezonie Kariery Legion Warszawa. Zaraz wypisuję wam listę życzeń, tak ona wygląda, złożone oferty za Radosława Ciężniaka, ponieważ sprzedajemy Załuskę, mu czy Kubiczkę, zastępcę Ciężniaka, już jest z Legii, więc takim adekwatnym jest moim dla mnie wyborem. Chluszek, co za niego ofertę, Krzysztof Bielik, oferta wypożyczenia z pierwu kupem. Dalej, tu mam jeszcze kilku piłkarzy, którzy możemy sprowadzić, na przykład Fares Baluli, piłkarz, który może być zastępcą dla Andreja Dudy z przodu, na przykład, to możemy ofertę za dwóch napastników, którym pisaliście, Jusuf Poulsen oraz Diogo Jota. Było wiele propozycji, natomiast po pierwsze, nie było mi stać, a po drugie też jedna z propozycji, Edmilson Junior, natomiast szylowych mam i oni wyglądają całkiem przyjemnie. Czekam też na ofertę za Nikolicia, tak wygląda moja cała kadra, pozbywam się Trzyczkowskiego, Barczaka i Trzyczkowskiego. No i tak to wygląda, jest Kosecki, jest Guilherme, jest Kucharczyk, mogę czekać na skrzydę Simon, jest Bergwi, więc tych skrzydłowych mamy dość sporą liczbę. Teraz czekamy na właśnie oferty transferowe. O kurczę, bo Bobyski daje mi jeszcze więcej niż Rosenborg Trondheim. To jest dziwne, że pomysł ma tyle funduszy, no to jest naprawdę ciekawostka przyrodnicza. A Załuska, jak już masz sporo lat, możemy na nim jeszcze zarobić, to jest dość przyjemna sprawa. Okej, okay, odrzucona oferta wypożyczenia. Wchód nam mnie poinformują. Okej. Dobra, Stuttgart chce troszkę więcej za Chluszka. On będzie dla mnie zastępcą dla Henry'ego, będzie rywalizował z Henrym. Wszystkiego odstawiam na boczny tor. Dobra, Poulsen, no tutaj akurat oferta będzie ciężka, ponieważ Poulsen jest piłkarzem, który się dość ceni, bo ma bardzo fajny rozwój. Poza tym ja bardzo tego napastnika lubię przez jego statystyki, ponieważ jest wysoki oraz jest bardzo szybki. Tym się mi podoba. I Ciężniak też się nie zgodzili na Ciężniaka. Próbowałem 400 tysięcy euro. Ja też chcę coś zarobić, bo sprzedam Załuska, będę musiał wydać więcej na Ciężniaka, a overall może być taki sam. Więc co może być? Może być problem, chociaż zobaczymy, jak to pójdzie. Wystawiłem na ofertę na transferową Nikolicia, więc też za niego też ofertę powinna się pojawiać. Guilherme, niezadowolony, to Celty Vigo. 3,5 miliona i byście mi dali za 4 miliony. 4 miliony za Guilherme, ja wtedy sobie sprowadzę Edmilsona Juniora na przykład, albo jakiegoś innego piłkarza. Załuska do Piasta. Tyle możecie mi dawać i on sobie się pożegnamy. I teraz tak, jeżeli odejdzie mi Guilherme, to muszę spróbować kogoś skrzydłowego. Aha, pan Beskidzie już nie chce, odrzucili Paco de Ferreira, odrzucili moją ofertę za Jotę. 4,5 miliona za tego piłkarza, no sporo daję, natomiast wiem, że sporo pieniędzy da nam Liga Mistrzów, więc nie kalkuluję już i wiem, że jeżeli wejdziemy do Ligi Mistrzów, to wiem, że te fundusze nam się zwrócą i teraz mogę robić takie dość drogie transfery. Ważny zawodnik. Dostanie podwyżkę 2000 więcej. Odrzucona. No, chyba się zgodzili, więc mamy Krzysztofa Bielika, więc odszedł do nas Furman, przychodzi nas Bielik. Rozumiem, wycofał swoją ofertę, okej, czyli może nie podbędę się Załuski praktycznie, przez to, że nikt go nie chce kupić. Oferta nie do przyjęcia, Jusuf Posy na celowniku Sevilla, no dobra, Posy już straciłem. Chlouszek, dam za niego 1 200 000. Okej, potarguję się z nimi. Tak, Posy na celowniku transferowa za Roberta Barczaka. Barczak niech idzie, on w niczym nie będzie przydatny. Natomiast tak, no właśnie, nie chce nikt mi kupić Załuski. A nie chce mieć 4 bramkarzy, bo chyba, że ktoś z Zasłonskiego się zgłosi. Dobra, Pias może kupić Załuskę. O, trening, zaraz zrobimy trening. Tylko poczekajcie, Guilherme, Real Saragossa, no dobra, będę tutaj 3,5 dawał, bo jednak jeżeli Guilherme jest zadowolony, to ja go nie chcę trzymać na siłę w swoim klubie. 3,200, 3,5 dać i jest wasz. Wydaje mi się, że takie negocjacje będą udane. Nie do przyjęcia, 8,5 miliona za Jotę, no to są wielkie pieniądze i nie chcę wydawać za dużo funduszy, bo ja też muszę mieć jakąś listę rezerwową, bo jakby są, w klubie pojawi się po prostu Orlando Sa i tyle. Pias Gliwice, ale to nas na razie nie interesuje, bo ja chcę w tym odcinku dopiąć wszystkie transfery i mieć spokój. Natomiast rzeczywiście będziemy musieli mi doradzać cały czas, bo może jakaś pojawi się oferta z jakiegoś piłkarza pod koniec okienka, więc tutaj wszystko się może zdarzyć. Ktoś przyjął kontrakt, czyli przyjął kontrakt Ciężniak, ale nie odszedł mi Załuskę. Jeszcze Piast nie sfinalizował transferu Załuski. Ile overallu ma Ciężniak? Czy ma więcej niż Załuska? Ma mniej niż Załuska, natomiast no dobra, okej, trudno. Natomiast staram się robić transfery takie, jak Legia robi, czyli to jest takie w miarę wzorowanie się na tym, co Legia w tej chwili robi. Okej, mamy skład chyba najmocniejszy, jaki możemy być. Indziejczyk przyjmuje obrony, Masłowski, za Masłowskiego tutaj wskoczę
Christian Bielik nie. Hamalainen, Nikolić, Bergwin, Lewczuk, Pazdan. Okej, okay, bardzo mocny skład na Piasta, to trzeba po prostu powiedzieć. I teraz tak, ja musimy się na wyjeździe, zaraz się dowiemy. To nie sprzedane, czyli już... A, to odszedł Bartczak. Mamy też już załatwionego Chlouszka, natomiast cały czas nie mamy rozwiązania sprawy napastnika, bo z tym się robi problem, jeżeli nikt mi się nie zgłosi po Nemanie Nikolicie, a ja chciałbym go sprzedać, bo jak już wam mówiłem, nie widzi mi się granie Nikoliciem w następnym sezonie. 25 tysięcy tygodniowo, ważny zawodnik, taka sama pensja, ale lepszy status drużyny, oczywiście też gorsza drużyna, czy gorsza drużyna, no gorsza liga, na pewno gorsza liga, nie, czy gorsza drużyna to inna sprawa. Oferta surowa, no nie, nie sprzedam tego sierżniaka, bo wszyscy wycofują oferty, to jest jakaś dziwna sprawa. Okej, okay, 3-3, chcę już tutaj funduszy coś odbić od, może nie od dna, ale chcę tutaj zgromadzić dobre fundusze. Goście, wyjazd do Gliwic. W kwestii najbliższego meczu Eric Palmer-Brown czuje się świetnie, natomiast on nie zagra. Tylko że za pożegnam nam Guilherme, w jego miejsce pojawi się tutaj Bergwijn, bo wiem, że Guilherme jest targany emocjami związane z transferem, dlatego dam tutaj szansę młodemu Holendrowi i jedziemy do Gliwic, a tam jaki wynik? A tam Załuska w bramce i wygrywamy 2-1, Kapustka i Moses Simon, a po drugiej stronie Martin Eszpor. Tak to wygląda, trening. Kolejnych piłkarzy trenujemy, no liczę, że Duda osiągnie też overall 75, wtedy będę mógł już go przestać trenować. A Simon może się naprawdę rozwijać do wysokiego overalla. 5 wiadomości, Łukasz Załuska. Ja już chcę tutaj bezpośrednie oferty, bo już nie chcę tutaj się bawić. Jest jeszcze jedna oferta, Celta Vigo. O, Paco de Ferreira przyjął ofertę za swojego młodego piłkarza. Czyżby to będzie moje zbawienie? Czy to będzie napastnik, który da mi upragnioną Ligę Mistrzów i będzie to... Odrzuciłeś, Chlouszek, halo! Człowieku, dajcie 38 tysięcy tygodniowo, ja już krzyczyłem zawodnikiem, no dobra, kluczowy, najwyżej, no to jest ostatni sezon kariery Legią, dlatego mogę tutaj, mogę grać mu takie statystyki, najwyżej odejdzie sobie zimą, jak będzie coś mi nie pasowało. Okej, okay, dobra, o Guilherme też się będą bić, a ja zaraz będę musiał też szukać jakiegoś piłkarza zapasowego. Znowu ktoś nie... Ja nie rozumiem. Znaczy, Załuska jest kimś chyba zgliczowanym piłkarzem czy zbugowanym, bo nikt go nie chce... Wszystko akceptuje, a nikt go nie chce tutaj... kupić, a składają oferty, ja to akceptuję. Dobra, sprzedany Guilherme, odrzucony kontrakt Joty. Jeszcze raz. Myślę, że ten transfer był dla mnie korzystny, czyli tutaj muszę dać sporą podwyżkę, 50 tysięcy, 4 lata, kluczowy zawodnik, bo właśnie chcę przejść do, wiesz, Paco de Ferreira, Legia Warszawa, to są troszkę różne drużyny, natomiast pod względem tego, że jest perspektywa gry w Lidze Mistrzów, wydaje mi się, że powinna przeciągać piłkarzy do nas, tak powinno być realistycznie, natomiast no nie jest, no co zrobić. Mecz ze Śląskiem, oferta z za Załuskę. Ja się przyzwyczaiłem, że nic z tego nie wyjdzie, natomiast no, okej. Okay. Nikt się nie zgłasza po Trzciowskiego ani Nikolicia. A ja czekam na to, aż ktoś się zacznie po nich zgłaszać, bo chcę mieć miejsce dla Joty albo dla Orlando Sa, który no może przyjdzie właśnie za Nemanie Nikolicia. Rozumiem tylko, że fiaskiem, no. O! Patrzcie, jak dużo musiałem za niego dać i dużo mu dać tygodniowo. Natomiast mamy Diogo Jota, piłkarz uniwersalny, mogę sobie zrobić na skrzydle, jak i na pozycji napastnika. No i teraz, to pozwoli mi dać Kucharczyka tutaj i dać Simona na bok, a z przodu postawić na Jotę. 3-3-3, 3-3, LSN, bardzo przyjemny napastnik, powiedzcie mi go w komentarzach. Stąd dzisiaj wchodzi w pierwszym składzie na Zakopuska pojawia się Bielik. Mamy sporą ławkę, sporą kadrę, natomiast ona się jeszcze rozrzedzi, ojojojoj, tej poprawność polityczna mi tutaj może dopaść. Cierzniak na ławce, tam jest szansę Cierzniakowi, Masłowski, Hamalainen, może tutaj za Masłowskiego wejdzie Kosycki. Zresztą może pokazał się z dobrej strony Kosycki, też go zostawiam, bo chcę go w tym sezonie mieć i żeby mi tutaj pomógł w walce o mistrzostwo kraju oraz oczywiście o dobry wynik. Widzę mistrzów i do Ligi Mistrzów się dostaniemy, bo do tego pamiętajcie, że musimy wygrać jeszcze jeden mecz. Musimy, nie wiem z kim, zaraz zerknę w kalendarz i zobaczymy, z kim będziemy grać. A, jeszcze numer, bo Jota sobie wziął 10, ja tego na to nie pozwolę. A i 9 sobie wziął, a to przyjemnie. 13 Bielik, który miał numer, gdy grał w Legii. O Jezus Mary, nie pamiętam numer, jaki miał w Legii. 30? Nie, 30, 29. Kurczę, na pewno nie pamiętam. 33 miał Żyro i teraz ma Cierzniak. 37 miał Bielik, już teraz pamiętam, a Cierzniakowi dam 33, takie jak ma aktualnie. Okej.
okej, mecz ze Śląskiem u siebie. No i znowu Załuska nie pójdzie sobie. Wyjazd ze Śląska, to na razie zostawimy sobie. A na razie tak, dokończmy to wszystko, co tutaj mamy. Mamy Henry'ego, mamy Kosowskiego, mamy Nikolicia. Jeszcze zacznę teraz na listę transferową, czy ja wszystkich wystawiłem, bo to może być problem. Jeżeli szczególnie mamy teraz trzech bramkarzy, to ja sprzedam z Szumskiego, żeby ktoś się nie męczył ze mną. Szumski. No ale na liście transferowej. Czkowski na liście transferowej jest. A? Gdzie jest Nikolic? Jest na liście transferowej. Czkowski nikt się nie zgłasza po piłkarzu, który strzelił naprawdę sporą liczbę bramek w tym sezonie ligowym. Więc co? Mecz ze Śląskiem. Przystosujemy sobie od razu Jotę. Zagramy takim fajnym składem. Zobaczymy, jak sobie poradzimy w tym meczu. Miały być tylko transfery, ale skoro jest okazja, to zagramy i to spotkanie. Zapraszam was bardzo serdecznie. O, jest Jota, w polu karnym Jota uderza, ale broni Pawełek. Jadłowiec, jeszcze będzie okazja strzału, Andrzej Duda, rykoszet i bramka. Obejmujemy prowadzenie we Wrocławiu. Biliński po lewej stronie boiska, biegał do niego Kucharczyk, Biliński cały czas... Napastnik Śląska, szkwanie na pole karne, nikogo nie ma, panowie, Słupek, jeszcze dobitka, jest remis, niestety tracimy bramkę. Simon, pulkany Simon, ale szybka odpowiedź, ależ fantastyczna akcja Legii, Bielik otworzył tą akcję, a wykończył to fantastyczny mój nigeryjski Messi. Ależ parada teraz Cieżniaka, to była kapitalna interwencja. Koniec tego meczu, pokonaliśmy Śląsk 2-1. Ten mecz mógł się skończyć nawet lepszym wynikiem, natomiast zabrakło tutaj skuteczności, zabrakło uspokojenia gry w środku pola. Fajnie pogadał się Kamalainen, podobał mi się, jak on jakoś się poruszał po blisku. Bielik nawet zagrał fantastyczny mecz. Wydaje mi się, że to będzie para, która nas prowadzi do Ligi Mistrzów. Okej, okay, skauty. Oferta transferowa, Ryczkowski i Iwan Ryczkowski, więc na szlamie jak grałem, to ja konkluzję, że może zrobić ustawienie Nikolicia, a na stałe przesunęli Simona na bok, czyli na skrzydło. To wydaje mi się, że całkiem spoko opcja. Nie wiem, co o tym sądzicie, dajcie znać w komentarzach. Mam też Chlouszka. O Jezus Maria, dobra, muszę tutaj transferowy fundusz tutaj przewalutować. Przewalutuję kredyty. O Jezus Maria, muszę poczekać, aż ktoś się sprzeda, bo nie mam funduszy. Muszę poczekać, muszę trzymać Chlouszka w niepewności. Aha, zakończony fiaskiem, Załuska nie chce się sprzedać. Jeszcze nie będę miał Chlouszka, jeżeli teraz się nikt szybko nie sprzeda. Kurczę, a chcę go mieć jak najszybciej. Brzodnik sprzedany, okej, okay, to będę miał fundusze. Okej, okay, idziemy do transferów, szybko moderujemy jeszcze budżet. Okej, okay, idziemy do biura, szukamy wiadomości z Chlouszkiem. Akceptujemy i mamy lewego obrońcę. Więc bardzo mnie to cieszy. Mamy trzech lewych obrońców, gdzie Brzyskiego już odstawiłem na... W ogóle już go odstawiłem. A Chlouszek będzie bardzo przydatny, ponieważ on ma 69-70 overall, więc całkiem przyjemnie. Szeroka kadra na Ligę Mistrzów. Na Ligę Europy to musi być szeroka kadra, która miejmy nadzieję da nam właśnie tą Ligę Mistrzów. Simon na boku, Bielik jest szybko zmęczony, wchodzi w jego miejsce Kapuska. Od pierwszej minuty dzisiaj wyjdzie Igor Lewczuk. Tak dam mu szansę, żeby sobie pograł. No a my symulujemy mecz z Koroną Kielce, jesteśmy na miejscu numer 4, natomiast mamy jeszcze jeden mecz zaległy, więc teraz dobrze tylko się wyjaśni, jak to wygląda. 4-0, Simon, Nikolic, Hamalainen oraz Jakub Rzeźniczak, demolujemy Koronę Kielce. I zaraz dowiemy się, z kim to będziemy grać w rozgrywkach Ligi Mistrzów. To ja też na to czekam, chcę dowiedzieć się, z kim będziemy się mierzyć. W swoich karierach mierzyłem się z Manchesterem City, to było w poprzedniej karierze, w 15. A teraz, jak będzie teraz? Raport o juniorach. Tego samego będzie potrenować, tego bujoka. 3 miesiące bez Jędrzejczyka. No właśnie, widzicie teraz, dlaczego mam szeroką kadrę. To jest właśnie, dlatego właśnie mam szeroką kadrę, żeby właśnie w takiej sytuacji być zabezpieczony. Tego odrzucam, tego zostawię. Tego też odrzucę, tego muszę odrzucić, tego też, a ten? Ten też. Kopczyckiego będę obserwował, bo ma naprawdę ciekawe statystyki. Załuski nie sprzedam, nie ma opcji po prostu. Nie ma opcji, żebym go sprzedał. Dobra, teraz będzie z Lechią Gdańska, ale już w następnym odcinku. I teraz tak. Czy zostawiamy Nikolicia i mamy Jotę z Nikoliciem na przodu, a Simona przesuwamy na stałe
do skrzydła pomoc. Jak to widzicie? Powiedzcie mi, jak to widzicie. Ja tymczasem się z wami żegnam. Dziękuję bardzo za uwagę, za ten odcinek. I z kim gramy, widzę mistrzów? Real Sociedad San Sebastian. Wydaje mi się, że mogliśmy trafić gorzej, natomiast trafiamy nie najgorzej. Real Sociedad jest przyzwyczajona do przejścia. U siebie grałem pierwszy mecz, tutaj trzeba będzie trzymać się na baczności. Lech już nas wyprzedził? Ale Lech ma zremisował mecz, ten przegrał, więc spoko. Na boku Bereziński, który ma już 73 overall. Jota już skoczył mu overall, więc bardzo szybko to idzie. Wszyscy są na wysokiej formie. Masłowskiemu też skoczył overall. Bielikowi skoczył overall, więc wszystko układa się w jak najlepszym przypadku. Tutaj wejdzie w jego miejsce Chlouszek. Okej. Ja się z wami żegnam. Bardzo dziękuję za ten odcinek. Oceńcie moje transfery, doradźcie mi coś jeszcze, co mogę zrobić. I to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej.